70. rok na Wybrzeżu, w mieście moim rodzinnym w Szczecinie, polała się krew. Spłonął komitet wojewódzki przy bardzo anonimowym i skromnym moim udziale. Tak jakoś się złożyło, że po doświadczeniach wojskowych, no muszę tu wrócić jeszcze na moment do wojska. Do dzisiaj mam żal do samego siebie, że nie potrafiłem zmyć z siebie hańby. A hańba moja polega na tym, że jako przyszły podoficer składałem przysięgę i chciałbym młodemu pokoleniu przypomnieć. Ja całej dzisiaj nie pamiętam, ale to, co mnie gryzie w sercu, to muszę powiedzieć, że staliśmy na placu alarmowym na przysiędze. Lewa ręka, nie znak wolności, tylko dwa palce, i przysięgaliśmy. Ja, obywatel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, stojąc w szeregach Ludowego Wojska Polskiego, przysięgam być zdyscyplinowanym, czujnym i mężnym żołnierzem. I gdzieś tam dalej było: stać na straży socjalizmu u boku Armii Radzieckiej. No nie? I później końcówka brzmiała: a gdybym nie dochował tej uroczystej przysięgi, niechaj mnie dosięgnie ręka sprawiedliwości ludowej. I muszę powiedzieć, że te ostatnie zdanie tak jakoś... ta ręka sprawiedliwości ludowej starała mnie się dosięgać. Ale ja nie żałuję niczego, co w życiu zrobiłem. A uważam, że wszyscy tacy ludzie, którzy do dzisiaj mają gorycz z tej przysięgi, powinni być jakimś aktem, dekretem, że moglibyśmy się zwrócić do ministra obrony narodowej czy do kogokolwiek i poprosić o zwolnienie tej przysięgi. Na pewno byłbym bardzo szczęśliwy, gdybym mógł przysięgać na naród, konstytucję, na Boga i ojczyznę. No ale to jest moje dzisiaj postrzeganie jako mochorogowego beretu, ciemnogrodczyka, z czego jestem bardzo dumny. I teraz wracam do roku 70. Przepraszam, że nie... że w tym etapie o wojsku o tym nie powiedziałem, ale to akurat tak przyszło mi na myśl. No i tak jak powiedziałem, po spaleniu komitetu, kiedy moi szwagrowie na spotkaniu z nowo wybranym sekretarzem wołali, że na zapytanie, czy pomożecie, pomożemy, a to inni ludzie trafiali do więzień. No ja miałem bardzo fajną sytuację, bo mój epizod życiowy spotkał się, mimo że w strajku nie uczestniczyłem w stoczni, ale pomagałem stoczniowcom w jakiś taki sposób. Spotkałem się z przywódcą strajku w Stoczni Szczecińskiej, Edmundem Bałką, który później wyemigrował do Francji, założył czasopismo Szerszeń. Tam się ożenił z Francis. Po wyjściu z wojsku przyjąłem się do pracy w WP PKS w Szczecinie i pracowałem jako kierowca. I kiedy jeździłem w ten czas samochodem dostawczym z gazów technicznych. Gazy techniczne na ulicy Stalmacha w Szczecinie mieściły się obok Stoczni Gdańskiej. Jak zaczęła się, przepraszam tu nazwę po imieniu, rozpierdziucha, to ja akurat stałem na poboczu, żeby załadować sobie butle z tlenem. No jak się okazało, że stoczniowcy idą na komitet wojewódzki, moja propozycja brzmiała w sposób następujący: po co macie chodzić, jak ja was podwiozę? No i jeszcze dwóch kolegów, nazwisk nie pamiętam, też pozabierali, że tak powiem, stoczniowców na paki samochodów. No i znaleźliśmy się w obrębie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej, nie do końca Polskiej, Zjednoczonej, nie do końca Robotniczej Partii. No i było żądanie tłumu, tłum już był zagęszczony,
żądanie było, żeby, jeżeli ja dobrze pamiętam, to nazwisko ówczesnego sekretarza chyba było Walasek. Walasek albo Walosek, nie pamiętam dokładnie, ale coś w tym. I kiedy żądał, żeby pojawił się sekretarz i wytłumaczył, dlaczego tak drakońskie podwyżki cen następują, no nie? Sekretarz zniknął, poszła fama, że helikopterem, że w każdym bądź razie przyszło do tłumu, że z Hołotą się nie rozmawia i że sekretarz helikopterem odleciał. W ten czas ruszył tłum, no dziwnym trafem komitet zaczął płonąć dość intensywnie. Intensywnie były dobra takie, które nie były dostępne na rynku. Ludziska widzieli, jak fruną telewizory kolorowe, dobra takie, które były tylko w sferze marzeń przeciętnego Polaka. No i w ten czas po prostu pojawiło się wojsko, milicja, strzały, krew na ulicach. No ja nie ukrywam, że pamiętam do dziś dnia, kiedy uciekałem, nogą zahaczyłem o metalowy taki łańcuch, bo to było na placu żołnierza. Tak, plac żołnierza. I jak się przewróciłem, to tylko widziałem, jak na tynku, że tak powiem, dziury zostały. No i nie ukrywam, że wcale taki odważny to tam nie byłem, ale widziałem na własne oczy rzeczy, których się nie dało powiedzieć. Skot, który jedzie na kobietę, która jest... Skot to jest średni kołowy opancerzony transporter. Stąd znałem te pojazdy, bo w wojsku także te pojazdy były dostępne i milicja też miała. No i tak jak powiedziałem, był okres bardzo trudny w moim życiu. Nie ukrywam, że było parę dni ze strachu po tym, co człowiek widział. To, no tu muszę przyznać, że alkohol wlewało się w siebie, żeby zapomnieć. Z jednej strony bezsilność, chciałoby się rzucić na oprawców, ale są chwile w życiu człowieka, gdzie po prostu jesteśmy bezsilni. Kiedy się szykowałem któregoś wieczoru do trasy, żeby wyjechać w trasę w Polskę, przyszli wieczorem panowie funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej, wespół z funkcjonariuszami Służby Bezpieczeństwa i zaprosili na rozmowę. Okazało się, że po całych wydarzeniach, wiadomo, że nie było takiej operacyjnej jak dzisiaj machiny, nie było takiej techniki, wzywali wszelakich hormowców różnych, i oni rozpoznawali na zdjęciach, którzy funkcjonariusze tam robili te zdjęcia, rozpoznawali. No i traf chciał, że na jednym z tych zdjęć w oknie łudząco podobna do mnie osoba wyrzucała jakieś dobra z Komitetu Wojewódzkiego. No tak się składa, że cały czas się rozbijało pierwej, że to jestem ja. Ja twierdziłem, że to nie jestem ja. Że Szwedka, w której akurat osoba, która była ubrana, to mogło być ubranych w mieście w tym dniu i w tym czasie co najmniej setka. No, nie było takiego, jak to się mówi, zdjęcia, które by pokazywało wyraźnie twarz. No i w tym momencie, no jak wam się nie podoba, to wyjedźcie i tego rodzaju. I, no i traf chciał, że tak jak powiedziałem, było mi dane znowu dobry jakiś, że byłem i miałem możliwość poznać tak legendarną osobę jak Edmund Bałuka, który był przywódcą tego strajku. Chciałem zaznaczyć, że cały okres, który spędziłem za kratami, to był
bez nakazu aresztowania, bez wyroku. I najbardziej, co jest śmieszne, i tu tylko jest taki wątpliwy ten, że po wyjściu z więzienia, okres, gdzie byłem w Komendzie Wojewódzkiej i w Rawiczu, zaliczono mi na poczet stażu pracy w WP PKS. No i to był chyba pierwszy przypadek, gdzie sklonowano człowieka, że ten sam Adam Giera pracował w WP PKS, a zarazem był w Rawiczu w więzieniu. Akurat tu taki element był, że parę cel obok. Historia mówiła, że tam przedwojenny komunista Buczek siedział, nie wiem, Buczek, czy był przedwojenny komunista i parę. No i tak się złożyło, że po wyjściu z więzienia, tu muszę powiedzieć, że rodzina, nikt nic nie wiedział, co się ze mną dzieje. Ja miałem, że tak powiem, początkowo celę pojedynczą. Później przyszedł facet, który miał karę śmierci i on tekstem otwartym powiedział, że nie wykonają na nim, jak po prostu mnie się coś stanie. No i wychodziło się na 15 minut na spacerownik. Wszyscy tam więźniowie, trzeba powiedzieć, okazywali wielki szacunek do mnie, bo i kalifaktorzy, i to była taka fajna sytuacja, że się pytali, za co siedzę, ja odpowiadałem, że nie wiem i szczerze mówiłem, że nie wiem, za co siedzę. No i w momencie, kiedy doszło do paru dosłownie bitw, pojedynków na pięści z tym, że on miał chyba 30 parę lat, a ja w ten czas miałem 20, tak. No i podpowiedzieli mi kalifaktorzy, że trzeba się wydostać do szpitala. No i nie ukrywam, targnąłem się na swoje życie. Pierwszy raz mi to nie wyszło, dopiero mi później wytłumaczyli, że trzeba nadciąć sobie żyłę, pod żyłę podłożyć i tym szkiełkiem, które mi przemycono, ten. No i targnęłem się i przykryłem się akurat na pryczy, byłem wyżej i ten się przestraszył, że dał znać do innych cel, że po prostu ten. I kiedy trafiłem na oddział szpitalny, lekarz się spytał, za co siedzę. Powiedziałem, że ja nie siedzę, bo nie mam wyroku, że to jest wszystko związane z grudniem 70. Po paru miesiącach, że tak powiem, zostałem zwolniony i wróciłem do miasta rodzinnego, do Szczecina.